Dostał mi jeden radowy granat, Krymie! Osłaniam cię, leć, leć! Cyberbot atakuje nas na szóstej! Odsuńcie się, bracia broni! Załatwię go! To pilot telewizora! Zmienił pan kanał! Ach, sorki, ten noktowizor nie działa najlepiej przy zapalonym świetle. Nie do wiary, że pan się z nami bawi! O, mój salon, mój telewizor! Spokojnie, mam go! Żry i kosmiczny pył, wielkogłowy świsze! Tak, w pojedynkę udało ci się załatwić cały szwadron kreplogów. Wiesz, hej, hej, dzięki dzielnemu kapitanowi mamy status elitarnych wojowników. Jestem elitarnym wojownikiem, najbardziej kriożerczym w galaktyce. Muszę o tym powiedzieć mamie. A już w najbliższy piątek walczymy z niepokonaną drużyną z Australii o tytuł najwyższych najeźdźców. Wykopiemy ich do następnej galaktyki. O nie, 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 nie do następnej galaktyki. Wykopiemy ich do Abel 1835 i R1916. Do galaktyki najdalszej od Ziemi. Znaczy, to właśnie chciałem... Nieważne, chodzi o to, żeby wygrać. Aha. Galaktyczni gladiatorzy! Ostrożnie. Wiecie, że mam delikatny mostek. Czeka siedem mórz, trzeba płynąć już. Rusza w świat, z bratem wraca i goni. Popłyną to przygody, nie ma to jak statek. O-e-o, cała naprzód, o-e-o, aż odmasz po kil. Znów szaleją brat z bratem, o-e-o, co tam ziemia, o-e-o, im ocean się śni. Przecież nie ma to jak statek nasz. Ahoj! O tak! To jest głupie. London, szkoła każe nam odbyć prace społeczne. Musimy wybrać coś z tej listy. Ta, ale tu trzeba pomagać ludziom i to ma być zabawne? Nie wszystko w życiu jest zabawne. Na przykład ta rozmowa. Patrz, zapisuję się do sali zabaw. O, umiem się bawić, ja też chcę. London, to nie zabawa. Trzeba się opiekować dziećmi pasażerów. Mamy tam siedzieć z bandą dłubonosów? Za późno. O, wrany. Nie martw się, to łatwe. Ja świetnie radzę sobie z dziećmi. Mm-hmm. W naszym Kettlecorn opiekowałam się Ellie Mai. Twoją sąsiadką? Nie, kuską. Wiecie, nastąpiły wielkie zmiany w czyimś profilu w necie. Mam już 10 znajomych, 2 cyferki małe. Tak, miło, że twoja babcia wreszcie cię przyjęła do grona. Na razie tylko moja mama, nana jeszcze czeka. Ej, właściwie mówiłem o stronie Mai. Właśnie zmieniła swój status na będąca w związku. Serio? Wiesz, co to znaczy, Zak? Ta, zafajniła się mną. Dziwisz się? Nie. To znaczy, że ty też musisz zmienić swój status. Oraz całe swoje życie. Wcale, że nie. Już zdobyłem Maję. Od teraz już samo płynie. Samo płynie. Tak samo jak Titanic. Nie masz pojęcia, ile pracy trzeba włożyć, żeby zatrzymać dziewczynę. A co? Jakiej pracy? Wiesz, wymagają, by były dla ciebie najważniejsze. Nagle to, czego byś chciał, już nie ma znaczenia. Kiedyś Bailey kazała mi wstąpić do jej głupiego kółka patchworkowego. Byłeś w nim jeszcze przed nią. Nieważne. Mówię tylko... Hej, przecież sam założyłeś to kółko. Mówię tylko, że... Będziesz musiał się zmienić, przyjacielu. Nie, nie, nie. Dla nikogo nie będę się zmieniał. Nawet dla Mai. Ja cię... Co ten Cody wie o kobietach? Choć od nich różni go tylko brak pedikuru. To co, nie zamierzasz zmienić statusu na będący w związku? Co ty? To, że Maja zmieniła swój, nie znaczy, że ja mam zmieniać. Cześć, Zak. Zauważyłeś mój status? No jasne, że tak. No i? No, fajnie, że to zrobiłaś. I? I ja właśnie miałem zmienić swój. Ale chciałem zobaczyć twoją minę, gdy to zrobię. Zak. No, widzisz? Taka mina.